Ten słodki maluch ma na imię Leon, urodził się 1 stycznia o godzinie 4:40 i jest pierwszym dzieckiem, jakie w 2019 roku przyszło na świat w szpitalu w Knurowie. Zarówno noworodek, jak i mama są w bardzo dobrej kondycji. No dobrze się czujemy, po cesarce jak na razie dobrze się czujemy, także nie ma żadnych problemów. Nie, Leuśku? Od kilku lat liczba urodzeń w Knurowskim Szpitalu znajduje się mniej więcej na stałym poziomie. W zeszłym roku w tej placówce przyszło na świat 760 dzieci, a mamy niezmiennie cenią sobie tutejszy oddział położniczo-ginekologiczny. Potrzeby są, ale te potrzeby są w miarę na bieżąco zaspokajane. Jeżeli chodzi o naszą fachowość, to no myślę, że nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o sprzęt, jest coraz lepiej. Opieka jest bardzo miła, pielęgniarki są bardzo miłe, lekarze także. Owszem, zawsze zapytają się, jak się czuje, czy czymś pomóc. Także jak on płacze, także reagują, pomagają jak trzeba. Zgodnie z tradycją, pierwszego urodzonego w nowym roku malucha w Knurowskim Szpitalu odwiedził starosta Waldemar Dąbek, który pogratulował dumnej mamie i wraz z przedstawicielami placówki wręczył symboliczną wyprawkę. Przygotowaliśmy parę niezbędnych rzeczy, które każdej mamie są potrzebne w pierwszych dniach życia jej dziecka. Znajdują się również zabawki edukacyjne, które pobudzają rozwój małych dzieci, kocyk. Pojawiły się również kaftaniki, pojawiły się koszulki, body, tak żeby mama miała pamiątkę i jej dziecko, że to był ten wyjątkowy dzień, gdzie urodziło się jako pierwsze w naszym szpitalu. Mamie oraz małemu Leonowi pozostaje życzyć całej masy zdrowia. Pyskowice to jedna z gmin powiatu gliwickiego, gdzie działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W takim miejscu mieszkańcy mogą zasięgnąć porad m.in. z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, spraw karnych, cywilnych, administracyjnych czy rodzinnych. Zainteresowani mogą także uzyskać porady w kwestiach przygotowania do działalności gospodarczej i prawa podatkowego. Za nami Biuro Nieodpłatnych Porad Prawnych, które organizujemy za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości i środków zleconych przez Ministra Sprawiedliwości, skierowanych do mieszkańców. Biuro Porad Prawnych w generalnej swojej zasadzie ma pomagać mieszkańcom w informowaniu ich o przysługujących im uprawnieniach, ale również udzielać pomocy w różnych trudnych życiowych sytuacjach. Pomoc prawna obejmuje wszystkich mieszkańców pragnących z niej skorzystać. Najczęściej są dosyć proste problemy. Część z nich jest związana z prawem spadkowym, kwestiami dziedziczenia, możliwością sporządzenia testamentu, ewentualnych roszczeń rodziny w przypadku, gdy oni otrzymają cały spadek. Dużo jest również spraw rodzinnych. Dużo kobiet przychodzi z prośbą o pomoc w przypadku, kiedy ojciec dziecka na przykład nie płaci alimentów, więc sprawy o alimenty, zdarzają się sprawy o ustalenie ojcostwa. Wstępnie część kobiet jeszcze nie do końca zdecydowana przychodzi zapytać o możliwość rozwodu. Przed odwiedzinami takiego punktu ważne jest przygotowanie wszystkich możliwych dokumentów w celu ułatwienia pracy adwokatowi. Bardzo prosimy o przynoszenie ze sobą dokumentów. Bez tych dokumentów my często nie jesteśmy w stanie w żaden sposób im pomóc, bo to, co oni nam przekazują, mogli coś źle zrozumieć, mogli coś przeinaczyć i ta nasza porada może wywołać po prostu więcej szkody niż pożytku. Dlatego bardzo proszę, jeżeli ktoś potrzebuje porady, to żeby przygotował wszystkie dokumenty, nawet to, co mu się wydaje nieistotne dotyczące tej sprawy, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie mu prawidłowo pomóc. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację. Oferta edukacyjna w klasach mundurowych kierowana jest nie tylko do młodzieży planującej swoją przyszłość zawodową w służbach mundurowych. Zespół szkół imieniem Marii Konopnickiej w Pyskowicach podpisał obopólną umowę z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej, dzięki której uczniowie klas wojskowych mają szansę na przyszłe zatrudnienie w armii. Pyskowice są drugą placówką na terenie powiatu, która podpisała tak ważne i myślę ważne dla przyszłości tej placówki, ale również dla uczniów, dla tego terenu porozumienie. Klasy mundurowe cieszą się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi, zarówno chłopców, jak i dziewczyn. Utworzenie klasy mundurowej już samo w sobie jest dużą korzyścią. Młodzież otrzymuje bardzo ciekawą alternatywę edukacji, a w przyszłości bardzo ciekawą alternatywę pracy w służbach mundurowych.
Jeśli chodzi o współpracę z 13 Batalionem Śląskiej Obrony Terytorialnej, to przede wszystkim młodzież będzie mogła uczestniczyć w szkoleniach stricte wojskowych, będzie mogła uczestniczyć w ciekawych poligonach i rozwijać się w kierunku właśnie takich poszerzenia swoich kompetencji sprawnościowo-wojskowych. Umowa podpisana przez szkołę i formację wojskową daje obopólne korzyści. Ja nie ukrywam, że możliwość współpracy, rozpoczęcia współpracy z każdą szkołą, a w szczególności tutaj o szkołach, które już w jakiś sposób profil mundurowy utrzymują, to jest możliwość dotarcia z tą ideą Wojsk Obrony Terytorialnej do młodych ludzi. A tak naprawdę to młodzi ludzie stanowią trzon właśnie tych Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzi ludzie świadomie wybierają taką drogę kariery. Wybrałem tą szkołę z powodu, że praca za biurkiem nie jest moją mocną stroną, nie interesuje mnie tą wolę. Wybrałem mundur po prostu, bo to coś, co mnie kręci, praca, która jest zawsze się przydaje i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy szkoleniem dziewczyn i chłopców. Wobec nikogo nie stosuje się żadnych taryf ulgowych. 10% żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej to są kobiety. Co więcej, od tego roku także normy WF-u są zrobione w ten sposób, że nie ma rozdziału między płciami i to jest bardzo dobre. Kształcenie młodzieży z klas mundurowych powinno się odbywać w duchu wartości patriotycznych, przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. To właśnie tutaj odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Sztabu Miejskiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 25 lat się nie starzejemy, tylko cały czas jesteśmy młodzi i tak się nakręcamy, że co roku zbieramy coraz więcej pieniążków dla potrzebujących, konkretnie dla dzieci, dla osób starszych, tak jak dyktują kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pyskowicach. Ludzie się angażują, oczywiście chodzi też o i ludzi, którzy nam wpłacają pieniążki, jak również chodzi o wolontariuszy, których przybywa z roku na rok, zmieniają się ludzie, ponieważ dojrzewają, są coraz młodsi, coraz starsi i oni nam pomagają tutaj działać. Podczas gali z okazji 25-lecia Sztabu Miejskiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pyskowicach wręczano podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w akcję, które poświęcają swój czas i wkładają w swoje działania mnóstwo serca i poświęcenia. Co nas motywuje? No myślę, że właśnie ta szczodrość ludzi nas motywuje i główny cel, czyli zbieranie pieniążków na te wszystkie szpitale, na ten sprzęt, który potem jest, ratuje życie, ratuje życie ludzkie i to jest właśnie chyba ta najważniejsza motywacja. Jednym z uczestników gali był wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, który podkreślał, że działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz oddanych wolontariuszy jest bezpośrednio odczuwalna w powiecie. Patrząc w kontekście naszych szpitali powiatowych, ja myślę, że ogromna wartość dodana tej akcji, ogólnopolskiej akcji, wieloletniej akcji już, to sprzęt medyczny, który został przekazany do naszych szpitali, to szereg różnych pomocnych urządzeń medycznych, przekazanych na bardzo wielkie kwoty i działających i pomagających naszym pacjentom w naszych powiatowych szpitalach, między innymi w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach. W zeszłym roku również mieliśmy przekazanie takiego sprzętu. Do dzisiaj mieszkańcy wspominają ten dar i czynnie korzystają z tego sprzętu. Gala, która odbyła się w piątek poprzedzający 27 finał WOŚP, została uświetniona występami artystycznymi. Nie zabrakło również oczywiście licytacji. Dzień później, a więc w sobotę, odbyło się uroczyste pasowanie wolontariuszy oraz koncert zespołu Przebudzenie. W niedzielę członkowie sztabu ruszyli z puszkami w miasto, a dodatkowo w Mokisie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy. Na scenie wystąpili młodzi pyskowiccy artyści, zaś wieczorem na placu Piłsudskiego odbył się wielki finał, a gwoździem programu było Światełko do Nieba. Tegoroczny sztab WOŚP w Pyskowicach liczył 120 wolontariuszy, którzy kwestowali nie tylko w mieście, ale również na terenie części powiatu gliwickiego. Pozdrawiamy Jerzego Osiaka! Siema! XIX Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w tym roku to blisko 500 uczestników, którzy prezentowali swoje jasełka przez 5 konkursowych dni.
Z relacji jurorów i organizatorów wynika, że młodzi aktorzy i ich opiekunowie dostarczyli wielu wrażeń. Nie brakowało chwil wzruszenia i uśmiechu. Tak się składa, że to jest mój 6 przegląd inscenizacji bożonarodzeniowych i za każdym razem, co roku, wzbudza ogromne emocje, pozytywne oczywiście, miłe, sympatyczne. Jesteśmy zachwyceni, że możemy gościć w szkole u nas tylu aktorów i aktorek. Dzieci, szczególnie te dzieci, szczególnie dzieciaki z przedszkola, są tak kochane, tak miłe. Biegają po szkole przebrani za aniołki i naprawdę wprowadzają nas w taki nastrój świąteczny. Cudowne wydarzenie, podsumowanie 19. gali inscenizacji bożonarodzeniowej, które od samego początku właśnie tutaj w gościnnych progach Gliwickiego Centrum Edukacyjnego z udziałem jednostek organizacyjnych powiatu. I to bardzo nas cieszy, że jest takie zainteresowanie zarówno z miasta Gliwice, z sąsiednich miast, jak i wierne są temu właśnie przedsięwzięciu nasze jednostki powiatowe, nasze domy pomocy społecznej. Tradycja łączy się z nowoczesnością. Tradycyjne jasełka przeplatają się z autorskimi projektami odbiegającymi od powszechnie znanych treści. Przedstawiłyśmy jasełka takie nietypowe, bo zaczęliśmy od stworzenia świata, od Adama i Ewy, po proroctwo do narodzin Jezusa Chrystusa. Organizacją bożonarodzeniowych inscenizacji od 2004 roku zajmuje się Aleksandra Maliszewska, która wspomina najbardziej zaskakujące momenty. Dzieciątko, żywe dziecko, które było jezuskie i wtedy jury zastanawiało się, będzie płakać czy nie będzie płakać. Ten chłopiec rozglądał się po sali, niezwykle uśmiechnięty i patrzył też na nas. Niezwykle wzruszające są na pewno przedstawienia z udziałem przedszkolaków. Zdarzają się trzylatki, które błądzą wzrokiem i gdzieś tam zaglądają, co ciekawego jest za sceną. Przygotowanie do inscenizacji wymaga od wychowawców wiele czasu i poświęcenia. Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie, dlatego musieliśmy wiele czasu poświęcić na próby. Odbywały się one zawsze do południa, bo wtedy nasi mieszkańcy mają najwięcej energii, siły. No i powtarzanie wielokrotne, sceny za sceną, śpiewanych kolęd, no przede wszystkim próby. Jasełka to przedstawienia, które szczególnie podobają się dzieciom. Maluchy lubią patrzeć na kolorowe postacie i scenografię. Najważniejsza jest sama istota przedstawienia. Jasełkom towarzyszy też śpiewanie kolęd. To widowisko, które tworzy magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. W auli Zespołu Szkół imieniem Marii Konopnickiej w Pyskowicach odbył się koncert inauguracyjny projektu Spotkania ze sztuką w Konopnickiej. Głównym bohaterem, a raczej bohaterką koncertu była pianistka Aleksandra Garbal, która wybrała i przygotowała utwory poruszające wątki religijne, patriotyczne i niepodległościowe w twórczości polskich kompozytorów. Pomysł zrodził się stąd, że całkiem niedawno podpisaliśmy porozumienie z Politechniką i stwierdziliśmy, że chcemy taką drugą nogę, nie tylko nauki ścisłe, ale również coś dla ducha, troszeczkę sztuki. Więc spotkania ze sztuką w Konopnickiej. Dla równowagi. Wybór, jaki padł na znakomitą pianistkę, nie był przypadkowy. Pani Aleksandra jest po troszeczku nasza. Urodziła się w Wielowsi, mieszka w Toszku, a jej syn jest naszym uczniem. Podróż przez epoki muzyczne, jakimi poprowadziła słuchaczy pani Aleksandra, była nie tylko lekcją muzyki, ale i lekcją historii. Proponuję muzykę, rozpoczynam od kompozytorów śląskich, czyli mamy Wincentego Skielczy, pierwszego znanego z imienia i nazwiska, tutaj koło Zawadzkiego, urodził się w Kielczy, Wincenty Skielczy. Tutaj mamy pierwsze Gaudę Mater Polonia, Bogu Rodzice. Młodzież miała okazję przekonać się, że istnieje coś więcej niż muzyka współczesna. W dobie cyfryzacji,
komputeryzacji wszystkiego dookoła warto posłuchać nie tylko muzyki elektronicznej, ale takiej muzyki na żywo. Każda forma, która wprowadza coś nowego w ceremoniał szkoły, która jednocześnie łączy się ze zdobywaniem wiedzy, jest na pewno bardzo, bardzo cenna i bardzo potrzebna. Koncert inauguracyjny projektu zakończył się sukcesem i był zapowiedzią wprowadzenia go w stały kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta i regionu. Kolejny przewidziany jest na luty przyszłego roku.